Witam Państwa serdecznie, witam serdecznie gości zaproszonych, witam Pana Starostę, Pana Józefa Kozinę, witam serdecznie Pana Adama Jakubowskiego, Pana Dyrektora naszego Szpitala Głubczyckiego, witam serdecznie Pana Burmistrza i Zastępcę, witam Pana Skarbnika, witam Panią Sekretarz Gminy, witam Dyrektora ZOKiS-u i witam Panią Naczelnik Wydziału i witam Panią Kierowniczkę Opieki Społecznej naszej Głubczyckiej, Panią. Witam serdecznie młodzież zaproszoną na dzisiejsze nasze spotkanie. Młodzież najbardziej aktywną sportowo, która w dniu dzisiejszym otrzyma nagrody Pana Burmistrza za działalność sportową w roku 2016. Witam także opiekunów grup tych sportowych. Witam panów sołtysów. Tak, witam panów sołtysów. Jest pan Adam, chyba tak. Witam rodziców jeszcze, tak, rodziców pana Adama. Witam zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu, pana Adama Lenińskiego. Witam pana Janusza Peczkisa z Rady Seniorów, przewodniczącego Rady Seniorów w Głubczycach. Witam serdecznie pana radcę naszego prawnego, pana Zbigniewa Łądkę. Witam panią Marcelę. Witam szanowne radne i wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Rozpoczynamy sesję. Proszę bardzo pana burmistrza o wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe młodzieży naszej gminnej. Zanim przystąpię do wręczenia tych nagród tak całościowo, żeby nie każdemu, bo tu jest laurki są wypisane, ale w imieniu samorządu, myślę, że też w imieniu mieszkańców chciałem tutaj pogratulować wszystkim, przede wszystkim zawodnikom, ale także ich trenerom, rodzicom. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten dzisiejszy wynik, ta nagroda, to jest efekt ciężkiej pracy was tutaj, zawodników, ale też i waszych opiekunów, waszych trenerów. Tak się składa, że nasza gmina bez takiej fałszywej skromności może powstydzić się jak na wielkość tej gminy ogromnymi osiągnięciami sportowymi. One się zaczęły kiedyś dawno temu jeszcze osiągnięciami tylko w badmintonie, gdzie mieliśmy 4 olimpijczyków, 5 był trener. I to jest, wydaje mi się, też taka dobra zachęta i dobry przykład dla was tutaj zgromadzonych, że w takim małym mieście, jeżeli jest dobra atmosfera dla sportu, jeżeli też jest zaangażowanie ze strony trenerów, rodziców, ale przede wszystkim zawodników, to można osiągnąć najwyższe laury sportowe. Ja tego wam wszystkim tutaj zgromadzonym przy okazji dzisiejszej nagrody serdecznie życzę i wydaje mi się, że są takie szanse w naszej gminie, że ta dobra tradycja olimpijska będzie kontynuowana. Wszystkiego dobrego. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że nagrody są takie w formie dyplomu. Przelewy od pana burmistrza poszły na wskazane konta, tak jest, rodziców i tak dalej, i już uczniowie otrzymali nagrody pieniężne także. Nagroda w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dla nagroda burmistrza Głubczyc w wysokości 2,5 tysiąca złotych dla Anety Wojtkowskiej. Dla Agnieszki Wojtkowskiej również nagroda 2,5 tysiąca złotych. Też nie widzę tutaj Przemysława Wachy, ale dostał też nagrodę 2,5 tysiąca złotych. Dla Szymona Szlepeckiego nagroda 1500 złotych. To jest właśnie ta nadzieja badmintona Głubczyca. Nagroda 1500 złotych dla Weroniki Kościołek.
nagroda dla 1500 zł dla Dominiki Chmiel. Nagroda dla Kamili Ciechanowej. Nagroda w wysokości 1500 zł dla Wojciecha Żłobickiego. Nagroda w wysokości 1500 zł dla Jakuba Walczaka. Teraz przystępujemy do wysokości 1000 zł dla Gordiana Kopelnika, pierwsza nagroda. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Dawida Mazura. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Julii Haps. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Macieja Kowalczyka. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Martyny Marcinichy. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Darii Mar. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Jakuba Brewa. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Natalii Katańskiej. Nagroda w wysokości 1000 zł dla Michała Jan. Pięknie dziękujemy.